Jest godzina 3:40. Jadę sobie spokojnie przez miasto. A tutaj prawie 4 dychy. Jebać kurwa, jebać! Co ty robisz? Zapierdala mój bedrol. Bierz mnie kurwa. Bierz blisko. Dobra, to na razie. No i jedziemy. Jedziemy, dawaj malina. Ciągniesz. Firmowy samochód, firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. 210 do pracy. Kurwa, jedzie 50 na godzinę, co? To nie my stawiamy. Kurwa, korkami się zajmijcie! O! Patrz, przekracza linię! To nie my stawiamy znaki. Ale policja opiniuje do chuja wafla, tak? Wzywam pana do nieużywania słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obraźliwe. Za dzisiejsze wykroczenie otrzymuje pan 500 zł. Ile kurwa? 500 zł i 10 punktów karnych. Za co? Zgodnie z prawem może pan odmówić przyjęcia mandatu. Dobra, chuj, kurwa, nie ma co. W nerwach jestem od rana. Masz dzieci? Może się dogadamy, co? Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki... I tak bez przerwy. Wie Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Dzień dobry. Chciałem się widzieć z tym skurwysynem Ziobro. Nie, nie wiem. Dzień dobry. Mhm. Dobra. Ziobro, kurwo jebana, przestań mi kurwo rodzinę prześladować! Pedale pisowskie w dupę jebane, ty! Jak lata, cały zestaw. Miota nim jak szatan zaczął nim... kurwa! No w pizdę daj! O chuj! O kurwa! O kurwa! Kurwa no! Wysiadaj. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. No co no, woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Dobra. Hema, najczęściej to hema mnie interesuje. Nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie? Ale zobacz! Poszła woda w chuj! Poszła! Czy ty wściekli! Krzychu, kadetem teraz! Kurwa pierdolę! Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun nie będę mówił jak... Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko bosko, mówię, co się stanęło? Dzień dobry panu. Mamy takie pytanie, czy często się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu księgarza w Warszawie. Możecie mu pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i chętnie go pobił, możecie nawet puścić. A proszę powiedzieć, czego się pan śmieje najczęściej? Jakby Jan Rodzeń upadł i sobie głupie ryj rozwalił. Tam się mieszkańców Gliwic, gdzie spędzą Sylwestra w tym roku? Jak pan spędzi Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Okej, dziękuję bardzo. Wie pani, na kogo ja bym zagłosował? Na kogo? Na Gertycha. Mhm. Mhm. Bo on kocha nasz kraj, Polskę. Patriota. Tak, biało-czerwone sztandary. Wie pani, to powinno... Jutro mamy 11 listopada, tak? Święto Niepodległości. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? W mieście spędziłem wakacje. A co pan robił tutaj w mieście? Na ogródku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, zaległości tak w lekturach nadrabiałem, takie tam. A rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Czyli za krótko jednak te wakacje.
A może za długo właśnie? Za długo? No tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Mhm. Za długo, bo się człowiek rozleniwia. Nie miał pan żadnych takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład? Nie. Szczerze mówiąc, to nie.